Mieszkańcy ulicy Kochanowskiej w Gościcinie doczekali się gruntownej i kompleksowej modernizacji drogi. Odcinek blisko 2,5 km od Krajowej Szóstki do Kochanowa zostanie całkowicie przebudowany. Jest to droga powiatowa łącząca Gościcino z Kochanowem, 2,5-kilometrowy odcinek, który znajduje się na terenie i gminy Wejherowo, i gminy Luzino. Zakres prac jest ogromny. Przede wszystkim budujemy chodnik na całej długości i zatoki autobusowe. Był to wniosek mieszkańców, gdyż są to tereny niezwykle atrakcyjne i rozwija tu się budownictwo mieszkaniowe. Prace są intensywne i realizowane na terenie dwóch gmin, Wejherowo oraz Luzino. Kilometr jest pełnej przebudowy na terenie gminy Wejherowo, a następnie 1,5 kilometra jest na terenie gminy Luzino. Są oczywiście, to są też wspólne środki, czyli jest powiat 750, około 200 tysięcy gminy Luzino i około 600 tysięcy gminy Wejherowo. No i prawie 1,5 miliona uzyskaliśmy do finansowania programu rozwoju dróg. Oprócz kwestii drogowych, nowej nawierzchni, wybudowania chodników, których wcześniej tutaj nie było, zadbania o odwodnienie, realizowana jest także budowa kanalizacji. Dodatkowo powstaną przystanki autobusowe i zbiornik retencyjny. Na tym odcinku na terenie gminy Wejherowo, czyli tam do łuku, do tej pętli autobusowej, będzie wymieniona cała konstrukcja jezdni, powstają chodniki, powstaje odwodnienie drogi. Także te wszystkie elementy, które mają tutaj poprawić bezpieczeństwo, a przy okazji też w ramach współpracy z gminą i firmą PEWiK będzie wybudowana też kanalizacja sanitarna, która była bardzo dużo próśb i dzięki temu udało się to wszystko dopiąć i w jednym czasie, że tak powiem, zrealizować i w jednym terminie. Inwestycja jest możliwa dzięki staraniom i zaangażowaniu powiatu wejherowskiego oraz zarządu dróg dla powiatu wejherowskiego i puckiego. Powiat na ten cel uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Lokalnych. W kosztach partycypuje także gmina Wejherowo i gmina Luzino. Dodatkowo kwestie związane z powstaniem kanalizacji koordynuje i finansuje firma PEWiK. Zakres prac ogromnych, także inwestycja kosztowna, warta 3 miliony złotych. Połowę, 50% otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli środki rządowe, a 50% to wkład własny, środki powiatu wejherowskiego, ale także i gminy Luzino, i gminy Wejherowo. Całość inwestycji to kwota 3 milionów złotych. Prace mają potrwać do 30 sierpnia bieżącego roku.